Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja sianokosy. To to na to załóżmy. Te akcja sianokosy. Są cała ekipa w składzie. Szwagier na bazie na razie jeszcze. Dojedzie. 60 już chodzi, prawie że. No na dwa rogi, gdzie? Tutaj na dole? Trzy tutaj. No, no bo będzie lepiej się zbierało. A tam na razie może zostanie, niech jeszcze schnie. No, to grabia, później tam to na koniec, nie? No. To tam nie wiem ile, tam wyjdzie ze 4, z 5 na 4 albo 5. Radyjko? W tym roku dużo nie będziemy zbierać, tylko to co mamy. Także tak to wygląda. Nie Piotruś? Dużo nam nie potrzeba tego towaru. Mają właśnie burze być. No i będziemy się śpieszyć. Śpieszyć z czasem, gonić. Walka z czasem. Walka z czasem, tak. Zobaczymy. Walka z czasem. Dobra, to tu tak coś większe. Tamto skosił tą, kosił tą bijakową tutaj. Zajechał coś z, razem z ziemią, ale skubany to to ładnie bija. Jak miał opuszczone na dół, to razem z ziemię garniał. No, ale to są chyba te... Te młotkowe takie chyba. Młotkowe. No. Papier jakiś. Nie no, suche tak to. Nie? Suche chyba. Suche jest. No? Widać co było pod spodem, to jeszcze nie rąkowało. Ale to wiesz, to też zagarnia z tego, z łąki od razu. O, tam zobaczcie jakie chmury już idzie, praży, jak to w Boże Ciało, dzisiaj mamy Boże Ciało. Tego Piotruś to nie zbieraj. Boże Ciało. Zawsze mówią, że przypierdzieli deszczem. Karol tutaj zgrabi na 3 wałki, a tam się zobaczy na 4 albo na 5, trochę tam jest grubsze te siano, ale powinniśmy się zapakować na 2 przyczepy. I tak. Tak to wygląda. Sprzęt jest chyba, spiąłem to wszystko. Chyba spiąłem. Zamknięta jest klapa. Klapa jest zamknięta. No i co? Widzimy się jak będziemy zbierać. No, tu mała była. A to wiesz Piotruś, no nawozu się nie sieje, a co cóż. Na pole ludzie nie sieją, a co dopiero na łąki. Co jak wiesz. Łąki to są do... Łąki to są dookoła. Tak, to jest. Ale powiem ci, że teraz to też obornik to, żebym wyrzucał, chyba na pszenicę sypałem. No. Cały rozrzutnik było chyba tego. Jakoś tak. Karol już zrobił jeden wałeczek, także ruszamy ze zbieraniem. Wałek. Jedziemy.
dobrze, że chłopaki są. Pomogą mi, kurde, takich kolegów, bo kurde teraz w dzisiejszych czasach to trzeba ze świecą szukać. Taka prawda jest, noc. Nie oszukujmy się. Każdy ma swoje jakieś zajęcia. A tu wiecie, a tu zawsze. Oczywiście jak mają czas, to pomogą, nie? Rozpoczęli! Siadą koszenie, znaczy się zbieranie, bo siadą koszenie, to już wcześniej było. O, grabiareczka jak sobie jedzie. Trochę palce pourywane w ostatnim kółko zabijania tam przy tym wiadukcie. Co miałem mówić? Zbieramy, bo burza idzie. Zobaczcie, co się tam dzieje i coraz szybciej pędzi. I wiatr się zerwał. Zgrabię to Stachowi tutaj i lecę tamten kawałek, żeby na 4 zrobię, bo no nie jest kolorowo. A ma walić bez podobno. Także szkoda roboty, Stacha. Jak domyślicie się, w tym samym stroju jesteśmy po nagrywaniu odcinka prezentacyjnego Bizona. Pewnie go już oglądaliście. I co? Kurna, ale poryły tę łąkę, krety. Tragedia tu jest. Ostatnie kółko to tylko 6 palcy. Masakra. Piotruś tu operuje grabiami. Zadowolony. Żeby się tak zabijać, bo kurde jest ciężko. Dobra. Delikatnie, żeby nie połamać palcy. I rura. Chyba dzisiaj miniemy ze Stachem, czy nie? Chciał przy waleczki, proszę bardzo. Tam będzie na 4, bo grubsze. I pójdzie. Zobaczcie, co się dzieje. Niebezpiecznie. Czekaj, czy się zabierze. Muzyczka przegrałem. Mam nadzieję, że prawnie wywali nam na filmie. Od niechcianej muzyczki. No. No, jest grubo. Idzie już, to zapowiadali. 15 godzina, zostało nam godzinę. Upchasz się? Upchasz to na raz? Tak, lecę od razu. Bo leci, nie? Czekaj, bo muszę się zmieścić. Dobra, na żyletki poszedł. Lecimy. Kurde. Klimacik siadokosów taki sam jak zawsze u nas, czyli brygada, trio nasze, grabiarka, przyczepa i rura. Najlepsze siadokosy to był 2018 rok bodajże. To były najlepsze siadokosy na tym kanale, nie? Myśmy wtedy 17 przyczep zebrali ze Stachem. Ode mnie, kurna, wszędzie się zbierał, ale Stachu miał 4 sztuki wtedy jeszcze. I to dlatego tak, żeśmy szaleli z ścianem. W tym roku to tylko to, ze Stachu zbiera co ma u siebie i wszystko, no bo wiadomo, Lili tylko nie chce pchać się na więcej. Stachu tu się spróbuje zebrać. Spróbuje zebrać to wszystko na raz. Ja mu to zgrabię, żeby już było na rychtych. O, żeby to było wszystko na cacy. No bo mówię, te chmury naciągają. Żeśmy tu przyjechali, jeszcze nie było widać, a zobaczcie, co się dzieje. Nie minęło ile? 20 minut może minęło tylko, nie? I już jest ta grupa. Dobra, trzeba się uwijać. Trzeba się uwijać, żeby to zebrać. Bo zaraz zobaczymy na radar, jak to wygląda na radarze. Sytuacja. Tu powinien jeszcze upchać to. Nagramy wam też prezentację. To powie Stachu, co było robione. Producenta lamp wam przedstawimy, firmę Horpol. Dowiecie się już w późniejszych odcinkach. I tak.
lecimy. Zobaczcie, widzowie, zdążyć przed burzą. Rura, rura! Ale wali. Masakra. Trzeba stwierdzielać, że to wiadukt. No, gdzie taki front do nas, że tam już pada. Jakoś mamy szczęście, że u nas nie pada, nie wiem czemu. Zobaczcie dookoła, na Wolicy u mojej już pada, a tu dramaturgia jest fest. Masakra. Puf. Rura, rura, rura. Ale wali, wiesz, piorunami dookoła, także na Wolicy podobno leje już. Już? No. Kurwa. Zawijka pod wiadukt. Jeszcze się wyje skrzynia. Wyje. No bo to ryby nowe to. Akurat ta zomija jakimś cudem jeszcze. No zaczął okropić. No mu jak już kręciłem rolę, korolki jeszcze. To już mówię, pada, mówię, o chuj, mówię, to już po robocie. Idzie. Ale wajchy pod ręką, to no, bajeczka, nie? Wygodnie, ciach, ciach. Bij te kurwa bitkę, bo nie zdążymy. Masakra. To jest dreszczyk emocji. Przysiadł o kosach zawsze. To już coraz głośniej. Ale się rozjeżdża ta chmura akurat u nas. Z dziwnym trafem, nie wiem. Idzie na stronę Kielc. Ale tamten front idzie, widzicie. Tamten front idzie do nas. Widzicie, gdzie jest ściana deszczu, nie? No, u nas przywiewa, pokropuje. Jest ostro. Jedziemy. Dążyliśmy. Nie wiem, jakim cudem jeszcze nie pada, ale... Ale... Tu dobra naszemu chyba. Tak naprawdę. Zawinęliśmy tę łąkę. O, emocje. Pogodynka. Widzowie, pomóżcie. Radarze mówią, że no chłopie, te chmury są nad nami. To tam widziałem, że tam się bieli chyba. Tam no tam mówię ci, na Woli. Nie pada. Tam nad lasem, nie? Nad lasem chyba już pada, bez biały. Ale szczęście mamy. Głupi to ma zawsze szczęście. Ty, powiem ci tak, ten most, to tylko ten bizon tak stał, nie trzeba było. Nie trzeba było by hangaru, nie? Ty tutaj to robisz, tylko jeszcze dwa takie słupki. I żeby się zamykało, nie? Muszę stać. No. A tak to jest niepotrzebnie, tylko wykorzystać. Mhm. Zobacz, ile tu miejsca jest, kurna. Nie, są ślady po bizonie jeszcze tutaj. Łopany. No już leje, chłopie. Pada. No, to za noc. No już, zaraz będzie, oczekuję u nas. Mówię, na Wolicy jest, mówię już... Nie zdążymy nawet jechać na podwórko i odładować. Ola pisała, do Oli dzwoniłem, jak jeszcze nie było, mówisz, że już tam pada. U nas też, już dookoła leje. Się do środka, bo zmokiem. Chyba, że na podwórku się łamiemy. Ładu się na podwórku. Tak? Ładu się na podwórku. To rura. No lepsze jak to się dzieje. Chciałem kurwa ją zamknąć. Widziałem. Nie było mnie zamknąć, ale tam nie chce mi wejść kluczy w tą stronę. Ale od tej strony zamknąłem, kurwa, to i tak nikt nie wejdzie, bo tam jest woda. Woda. Buty mokre? Mokre. O, teraz trzeba na pies. Klapkę trzeba było, że no to tylko klapka. Kurwa, nie mogę znaleźć się tak. Kurwa, jak ja tam się złamę, jak u wujki, no. Ale wody to. Ja wyjdę najwyżej, to nie, to wrócę, kurwa, rzucę. Nie no, może się zmieszczę. Niech przejedzie to ziomek. Sprawdzimy, najwyżej wyjdzie, że nie,
się nie złamę. Bo prawa bardziej zachodzi, nie? Bardziej tutaj jest tam. Wujek stanął blisko, kurwa. O kurwa. Dobrze przejdzie. Mieści się. Chyba. Idzie, idzie. No ale już teraz to kurwa. Teraz to już wejdzie. Co dało otwarta. Jest to pewnie też. Za. No, otwieraj! Jedziemy! Teraz nie zmokniemy. Tam, podjadę w pierdol, się tam rozkręcił odepnę tą grawiarkę, kurwa, zamoknie tutaj kabinka. No, bo trzeba, bo dziurawa. Suche! Dobra, na styk, kurwa. Czekaj, ustawię to z grabiarkę, żeby było koło opryskiwajki. Zobacz, jak elegancko. Kurwa. O tak! O tak! Czy może tyłem by się tam złamał tym ruskim, co? Jest! O kurde! Ile miejsca, ty! Panie kochany, ile tu miejsca? No, bo mechanik te przyczepy. Przyczepy nie ma, te zapomniałem, że... Nie został w 60. Nie, no chyba nie. A bo tu wypadł. Poświeci ci? Nie, może nie ma. 60 został. Podjedziemy Fiestą najwyżej. Będziemy jechać. No nie ma. Hmm. A pięcie brałem, a to mu położyłem, bo kurwa na pięć. Na 60. Ua, 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 ua. Tu psuje się tylko humor sąsiada. Zobacz tam. Tomek tu wpadł na dobry pomysł w sumie. Jaki? Odpiąć zbieraczkę i niech stoi, aż przestanie padać. Jak panowie? Koniec odcinka. Chcesz powiedzieć coś, Siagier, do mikrofonu? Mhm. Dziady, okay. Kurna. My mokniemy, walczymy, żeby nie zmógł, a my to a nie? A te się stołują. A co, kurde? My wrzuciliśmy. W pocie czoła. Zielone siaki zrobił od razu. No, wody nabrało. Dobra, to co, kończymy odcinek z przygodami. Kończymy, bo... Na razicho. Mała. Kurde. Mała. Mała. O, po angielsku chyba. To jak? Akcent włoski.